Z inicjatywy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w pięknej scenerii zamków Moszna i Bożejów zorganizowano dwa spotkania dotyczące obrzędów związanych z dożynkami oraz wykonywania wieńców dożynkowych. W każdym spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. To olbrzymią satysfakcją, że tutaj jesteśmy i że jest tak duże zainteresowanie, bo kiedy zastanawialiśmy się i pracowaliśmy nad projektem pracy, planu pracy na ten rok, no to oczywiście wyciągając wnioski też tego, co robiliśmy, to właśnie pojawił się problem, no też moglibyśmy szeroko powiedzieć, myślę, że tu będzie także mowa, kultura śląska, ale również to, co takim istotnym elementem jest kultury, tradycji, to jest korony, to jest bicie, to są oczywiście to, jak jesteśmy postrzegane też, pozwolę, jeżeli chodzi o tradycję i kulturę wsi śląskiej. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy regionem, gdzie wiele kultur ze sobą się skrzyżowało, to chcieliśmy pokazać, że każdy też przywiózł do tego regionu swoją tradycję, swoją kulturę i żeby w pewien sposób ujednolicić też i nadać pewne standardy, to robimy takie spotkania, na których pani profesor i pani doktor mówią o tym, jak połączyć tradycję z czymś eleganckim, z czymś wyeksponowanym, jak stworzyć koronę żniwną zgodnie z zasadami sztuki regionalnej, jak się przy tym ubrać, jak towarzyszyć koronie żniwnej, jaką postawą. Więc tak naprawdę ogromne zainteresowanie i bardzo się cieszę, że jako gospodarze tego przedsięwzięcia, szczególnie z panem marszałkiem Antonim Konopką, przyjeżdżają do nas goście, jak ich zapraszamy. Okazało się jednak, że zainteresowanie takimi spotkaniami było większe niż szacowano. W pierwszych nie dla wszystkich wystarczyło miejsca. Dlatego postanowiono zorganizować trzecie spotkanie w Grodźcu. Koncepcja, która powstała w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, zorganizowania takich warsztatów dla osób, które co roku przygotowują korony dożynkowe, okazała się strzałem w dziesiątkę. Na trzecich warsztatach mamy blisko 70 osób. To pokazuje wielkie zainteresowanie, chęć uporządkowania wiedzy, poznania szczegółów związanych z tradycją dożynkową, pokazania tego nie tylko jak zrealizować piękną koronę zgodnie z normami, zgodnie z wytycznymi, ale też wszystko, co jest związane z tradycją dożynkową. W Grodźcu dr Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej zaprezentowała stroje i ich znaczenie w tradycjach dożynkowych Śląska. No tak, to słowo porządkowanie to jest słowo klucz. To, że porządkuje się pewną wiedzę, tą, którą my mamy na temat tego, co występowało dawniej, tego, jak wyglądało to w przeszłości. Podpieramy to zdjęciami, dokumentami, materiałami źródłowymi. Tymczasem profesor Teresa Smolińska z Uniwersytetu Opolskiego w prelekcji zatytułowanej Żniwniok Opolski zaprezentowała tradycję wykonywania koron i wieńców żniwnych nie tylko na Śląsku. Ciekawe było przedstawienie tradycji obrzędów żniwnych od XIX do XXI wieku. Obserwując zainteresowanie osób, które przyjeżdżają na te warsztaty, pytania, jakie mi zadają, to znaczy, że ludzie żyją tą problematyką, że nie jest to jakaś taka przeszłość zamierzchła, że ludzi to już dzisiaj nie interesuje poza sprawy te wszystkie związane z naszym dziedzictwem kulturowym. I tu chylę głowę i jestem pełna uznania właśnie dla tych organizacyjnych zabiegów. W Mosznej uczestnicy spotkania mogli zobaczyć proces wyplatania korony dożynkowej zaprezentowany przez gospodynię z Gogolina Karłupca. Ich korona została wyróżniona na dożynkach prezydenckich w Spale w 2017 roku. Najpierw zabieramy się do robienia stelażu. Każdy rok, czy tam co który, mamy 3 stelaże i wymieniamy, poprawiamy. Jesteśmy zespołem Szwarne Dziołchy. Z Karłupca jeździmy co tydzień na próbę do Górażdży. A ta droga wiedzie przez pola, na rowerach jedziemy i patrzymy na to zboże. I naraz mówimy, hej, trzeba w czerwcu. Zboże się kładzie już powoli, tak? Trzeba jechać na zboże. W Bożejowie koło gospodyń wiejskich z Chruściny zaprezentowało koronę dożynkową, która w ubiegłym roku zdobyła drugie miejsce w Warszawie na dożynkach prezydenckich. Jak się tworzy takie cuda, że tak powiem. Oczywiście należy zacząć od jakiegoś pomysłu, który gdzieś tam się w głowie
tworzy czy narodzi. Oczywiście potrzebny stelaż do korony, potem zboże. Zboża, które wcześniej się zbiera w dwóch etapach, żeby uzyskać różne kolory tego zboża. Następnie przygotowujemy również liście z kukurydzy, które później są prasowane i z tych liści powstają te przepiękne kwiaty. Tymczasem w Grodźcu gospodynie sołectwa Puszyna zaprezentowały koronę, która w 2019 roku na dożynkach prezydenckich w Spale w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta zdobyła wyróżnienie. Wielka frajda! Co będę opowiadać? To trzeba przeżyć. Może ktoś nie uwierzy, ale my idziemy nożyczkami, wycinamy takie kłosy, jakie nam potrzebne są. Jednej długości, to jest podstawa do wyplecenia korony. Żeby ta korona miała te ramiona piękne, równe, to tak robimy. Katarzyna Kuraś z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przypomniała uczestnikom spotkania zarys regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych oraz zasady udziału województwa opolskiego w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Farne dziołchy i gospodynie z dzielnicy Gogolina Karupca. Tegoroczny był wyplatany bardzo długo, tak by ukazywał bogactwo i piękno opolskich zbóż. Idziemy na wojewódzki konkurs koron dożynkowych. Tradycyjnie organizatorem jest zawsze corocznie samorząd województwa opolskiego, zamienia którego organizacją zajmujemy się jako departament, czyli Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Już mogę Państwu oczywiście powiedzieć, że tegoroczne dożynki odbędą się w polskiej nowej wsi 3 września, to jest gmina Pracice. Mamy nową kategorię od zeszłego roku, kategorię debiut, więc tym bardziej panie, które do tej pory, delegacje, które nie brały udziału z różnych względów, mogą w takim konkursie wystartować. Po spotkaniach uczestnicy ocenili, że spełniły one ich oczekiwania oraz podkreślali, że na pewno będą przydatne w dalszym pielęgnowaniu tradycji żniwnych. Oczywiście to jest bardzo potrzebna wiedza, takie warsztaty, bo jakby nie było, ciągle się coś zmienia, udoskonala, dokłada. I już widzę, że pewnych elementów brakuje tych, co były kiedyś, także tu akurat już mam porównanie. Kiedyś koszule miały szersze rękawy w męskich strojach, no teraz przeważnie idą w białych koszulach te, które znajdują się w szafach, tak? Jako sołtys chciałabym przekazać właśnie moim mieszkańcom, moim paniom, które będą robiły koronę żniwną, bardzo wiele nowych uwag, bardzo wiele nowych informacji. Ich doświadczenie oczywiście jakby nie ujmuje im tutaj w żadnym stopniu, niemniej jednak no, chciałabym przekazać takie nowinki dotyczące wyplatania, dotyczące zbioru zboża. I to pokazuje, że takich spotkań należy robić więcej, należy spotykać się z ludźmi, odpowiadać na ich potrzeby, bo właśnie z potrzeb mieszkańców naszego województwa powstała koncepcja zrealizowania właśnie warsztatów. Serdecznie dziękuję pani kierownik Katarzynie Kuraś za przygotowanie, za wielkie zaangażowanie i wszystkim pracownikom referatu, którzy byli zaangażowani w przygotowanie warsztatów. Trzeba przyznać, że spotkania w Mosznej, Bożejowie i Grodźcu były wyjątkowym i udanym wydarzeniem. I co ważne, zainteresowanie udziałem w nich było tak duże, że Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu zamierza kontynuować spotkania poświęcone tradycjom i obrzędom dożynkowym także w przyszłym roku. Program zrealizowano we współpracy z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.